Markowi czasem zdarza się zasiedzieć w pracy. A Magda dla odmiany chwili nie usiedzi i ciągle jest na chodzie. A czasem nawet dorzuca sobie dodatkowe obciążenie. To zwykle mobilizuje Marka do działania i wtedy on też podejmuje pewne kroki. A możliwe, że jeszcze czeka go kolejne wyjście, bo chyba czegoś zapomniał kupić. Ale nie martw się, Marku. Zdarza się najlepszym. Aby być zdrowym, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wykonywać aż 10 tysięcy kroków dziennie. To około 6-8 kilometrów. Spokojnie, Marku. Metodą małych kroków też dojdziesz do tego celu. Zacznij od 5 tysięcy kroków dziennie, a z czasem zwiększaj ich liczbę do 10 tysięcy. Zainstaluj jedną z aplikacji, by sprawdzić, czy wyrabiasz zdrową normę. I jak wypadasz w rodzinnej rywalizacji na kroki? O proszę, widzę, że już idziesz na rekord. Powodzenia!